No, kolejny dzień. Zbieramy się na wyjazd na naszą pierwszą wycieczkę do Ubud, jednego z najbardziej turystycznych miejsc na Bali. Także plecaki już spakowane i w drogę. Going to the coffee plantation. Legends, we're going to the temple. Okay. Mm-hmm. At the temple, the last is waterfall. Yeah. Is it? Mm-hmm. Yeah. Okay. Jak się pani podoba? Thanks. Yeah. Czy pani podoba naciąganie? Jesteśmy naciągnięci na taniec. Co? Ale to jest fajne, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, czy fajne. Duża scena. Ja przejdę się z tym. Jeden z punktów programu. Tańce. No, jest ogromna sala, no i tu będą występy. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Sobie zrobiliśmy zdjęcie z panią przebraną. Ha, no, już naciągałem. Thanks. Już naciągałem. No, ciężko zrozumieć do końca to, co się tu działo. Ale... Ciężko to zrozumieć, nie? No, to nie jest nasz, że tak powiem. Oni naszych jaskółek też nie bardzo by pewnie pojęli. No, trochę długie. No, to jedziemy dalej. Na pewno. To jedziemy na pola ryżowe. No, ryż się suszy, widziałeś? No. Spokojnie pewnie. And the public temples. Aha, the public temple not. Other we can ask someone or you not? You can ask. Aha, we can ask. Because there's no problem. Mm-hmm. Yeah. Except you have to be on the Friday, mm-hmm. You can come inside. Yeah. So something like this, this is private or? Oh, yeah, this is proper. This. Aha, private temple. Yeah. My dotarliśmy do restauracji. Uwaga na kamienie. No super, super miejsce, nie? Porobimy sobie zaraz tu zdjęcia też. Super. Ładne, nie? Nie. Widok na pole ryżowe, nie? Znaczy na pole. To ktoś przyjdzie? No. O, wiem, pewnie nie. Dla była tur.
No, super miejsce, nie? Super miejsce, nie? No, pewnie. No. A jak się bawić, to się bawić. Co? Jakbym miał coś do żarcia, to bym tu rzucił. Ale na razie jeszcze nie ma. Góry skaczą. No, tu jest też fajnie, nie? Hello. Hello. Można iść nawet na dach, nie? Można na dach. Ale tych, które są wrażone, nie widać to. No. Myślałem, że coś będzie widać, nie? Brawo. Co? Coś ci wypadło? Wyszliśmy na dach restauracji, w której byliśmy. Po lepsze zdjęcia. No fajnie to wygląda, nie? Co? Nie chce mi się drenować. Co? Nie chce mi się drena wyciągać. Przy tarasach nie. Wyciągniemy. O, jest miejsce do zdjęć, nie? No. O, ale pięknie, muszę mieć zdjęcie zrobić. A, tu też są te, też są miejsca. Nawet więcej, nie? To jest jeszcze lepiej. No. Ładnie, no. Co tu jest? Krzaki. No na Dominikanie, jak żeśmy jechali, no to już było wszystko opłacone, nie? No, chyba jutro będzie tak. Przez to wycieczka kosztuje trochę więcej, nie? Czekaj, masz tu następny swing, nawet możesz nad tarasy ryżowe. No jesteśmy nad tarasami ryżowymi, ale komercja jest po prostu aż tragiczna. Idziemy chyba na dół. Oczywiście wplecione są w to też huśtawki. Co? Idziemy? Na dół? Boyfriend? Tam? Ha. No dobra. The people are waiting there, but they have to strap you. If here, so you have to pay there. They have to strap you. Schody metrowe. No dobrze, no niech będzie, że to są tarasy ryżowe, ale to już jest przesada. To jest ściema, no. No. Wszędzie turyści. No jednak dobrze na netach mówili, ja że lepiej jechać. Naturalne zobaczyć. No. No to jest za bardzo komercyjnie. No. Albo zapytałem. It's possible. No komercja jest tragiczna, nie? Tragiczna. To jak park jakiś. No, park rozrywki, nie? No.
park rozrywki, kolejki do robienia zdjęć. Tragedia, tragedia. No dobrze. Człowiek spodziewał się czegoś innego, ale... No ale jest jak jest. Zmywamy się stąd, bo po prostu tragedia, tragedia. Kilka pól ryżowych, tarasów, a poza tym sami Japończycy. Sami turyści, także jedziemy dalej. Co będzie dalej, to się okaże. Kolejny pit stop na w sumie taki gaj, ananas, kawa. Kawy są chyba tu, tak. To jest kawa. No. What is this? Kurkuma. Kurkuma, aha, kurkuma. W końcu ktoś nie próbuje nas zajebać. Co? Arabika kawy? Aha, dosyć duży. No, taki pseudopark. Z tyłu zwierzęta. Jakiś kurnik. Robusta kawy. Następna rodzaj kawy. Co to jest? Dragon? A, dragon fruit. Dragon fruit. No, jadłeś chyba, nie? Jadliśmy na Dominikanie chyba. Aha, to są nasiona. This is the normal coffee. This is normal coffee. This is a club, yeah? We have large club. We have in my village. It's pepper? Yeah, the black pepper and white pepper. Black pepper. Ginger? Yeah, what ginger? Ginger. It's a... What is... It's... Oh, it's in ginger, or? Ah, this is, yeah, this is... Langwa. Kawa? Yeah. Kawa. Langwa? Tylko coś trochę chyba stara. Cinnamon. I love cinnamon. Cinnamon? I love it. And lemongrass. Cinnamon? Yeah, it's lemongrass, yeah. That's cinnamon for... When they make the... Taro? Jest ginger, nie? Aha, zwierzęta jeszcze. Nie dotykać. Co to za zwierzę? Ananasy. Ja, vanilla jest very expensive. Yeah. It's very expensive. Black pepper. Aloe vera, it's good like when you take a sun and later for your skin. Yeah, that's right. Yeah. Yeah. Papaya. Yeah. Papaya. Yeah, papaya. Cardamom. This is animal.
To one wpierniczają kawę. One wpierniczają kawę. No, one wpierniczają kawę i później z ich bobków. Which one the best coffee? They eat. Coffee, yeah. Yeah, the coffee, right? They are eating, the bones and the apple. Yeah, I know. Yeah. I know. But this is only for the swing, yeah. Mm-hmm. Only for swing, only. Every week they change, and they have the wild of the animals. No, ale widzisz, kurde, śpią sobie w klatkach jak kurwa więźniowie. No, tak to średnio mi się podoba. Just eat papaya. Papaya, yeah. Yeah, papaya, banana, and kapi. Ah, this is turmeric. Turmeric, yeah. Rosella. You can try the rosella tea. Mm-hmm. Yes, this one. Mm-hmm. Lavender, a banan? No tego jest w chuj, nawet przy drodze. Wanilia. Obskrobane, pewnie bo drogie. For making chocolate powder and chocolate bar, yeah? Mm-hmm. And then we have Bali coffee from the tree. But we have to type in coffee male and female. You know male and female coffee? No. Okay, when you open the right cherry bean, mm-hmm. you see the double bean inside, uh-huh. like a one, twins. One piece is female, one piece? This is female, uh-huh. two, and one male. Uh-huh. But the taste, the male coffee more strong and then female coffee. Uh-huh. Same like a people. Okay. Okay. This is all same coffee, yeah? And then we have luwak coffee, special coffee here, yeah? Mm-hmm. This is before clean, this is after clean. This already clean by hot water and then we dry. And before we roasting, we remove the skin like this. One by one we do by hand. Nie wiem, nie chcę nic mówić, ale to w tym szkle to wygląda jak to wysrane, tak? No, te zwierzęta jedzą i nie strywają. No, widzisz? this is from this animal, so? Yes. Yeah? because the luwak choose eat the right cherry bean, uh-huh, uh-huh, and then just swallow the bean, and then come out like this. Yeah. Okay. No, muszą to czyścić i kawa. They have to clean and... Yeah. Mm-hmm. And then after we open the skin, mm-hmm. and then we wash again and then we dry again. Later, if you interest to try the luwak coffee, don't worry and don't thinking about the poop. Because very, very clean. Don't contact directly mm-hmm. with the poop, yeah? Okay. And then you can see how we roasting coffee. Aha, how long cover? 1 kilogram of coffee, sidu roasting around 45 minutes until the black color like this. Mm-hmm. You can smell it. You drink coffee every day? Yeah. Not every day, but yeah. Mm. And then we put here, we do garlic. Mm-hmm. You want to do? Protect picture why not? Or? Ale ty pijesz. To co utłucze, to ty pijesz. Yeah, like fitness. Oh, fajnie. Jeszcze? Yeah. And then the last process. It's scuff. We have to sift things. Aha. To get very fine mm. powder, yeah? This coffee already to use. Mm-hmm. When you prepare, just take 2 teaspoons and then put hot water. Like an instant coffee. Yeah. Mm-hmm. For the rest, we put back and then we grind it again. Mm-hmm. For the cacao and luwak coffee, we do same process like mm-hmm. coffee, yeah? Yeah, okay? Yeah. You have information in here? Before go up, maybe you want to try roasting with grandma? No, mieszaj, mieszaj. No, pomieszaj troszkę. Widzisz, dary są poukładane. I tak do emerytury. It's okay? No, pachnie super, nie? Tak jak kawa.
Nie, to mieszasz tylko. Thank you. No, idziemy? Nie. No to jest taka prawdziwa, można powiedzieć, dżungla, nie? Trochę. Też komercja, ale przynajmniej troszkę mniej chamska, nie? Co to jest? What is this? Yeah. What is this? About the Markisa. Giant passion fruit. Giant passion fruit, yeah. I call it Markisa. Ah, passion fruit. Aha. No. Czyli co? It's one vanilla coffee. It's one mochaccino coffee, Bali coffee mixed chocolate. It's one coconut coffee and the last one ginseng coffee. It's good for energy and stamina, like a Balinese Red Bull. The Viagra. Yeah, Papa drink, Mama happy. Powiedz mi, która smakowała ci najbardziej? Lemongrass tea. Czyli która? Ale kawa która? Kawa, coconut. Coconut. Awokado. Awokado. Ja w sumie wypiłem pierwszą waniliową. Ale. Ale ta jest też dobra. Salute. To ma, czekaj, no tak smakuje chyba najgorzej z wszystkich. A to ma być kawa, którą przeżywają te zwierzątka i wypluwają. Pomyśl najdroższa. Niby najdroższa. No ja bym i tak tu mleka dolał, by było dobre. I przemieszał. Polatać po polach ryżowych dronem. No i wracamy teraz z kawy. No i wejście do świątyni. Oczywiście obcy mają po 50 tysięcy, a swoi 30. Dyskryminacja, nie? Płaci. Dyskryminacja. For two adults. Thank you. Po prostu dyskryminacja. Okay. Ostatni punkt programu. Świątynia. Czyli to jest ta świątynia, w której można się obmyć, tak? Tak. W której jest ten basen. Dość popularne miejsce. Zobaczymy, jak to wygląda. You have a girlfriend like him. I like her, you know. Nice girl. You see? No, wow. No, I know. You see? O kurczę, to jest ładnie, no? Wow. Można w szapce chodzić? Można, nie? Ciekawe, czy tu jakichś Polaków spotkamy.
Mam się przeżegnać, ale to nie to. Wchodzimy, tak? Trudno. No. Przejdź dalej, bo ludzie się pchają z tyłu. No, jeden ze zwyczajów, w których należy się obmyć. Dokładnie też nie wiem, o co chodzi. Ale z tego, co nam tłumaczył nasz kierownik, to po prostu chodzi o przebaczenie win i poprawę. Water from the from inside, from the bottom. Yeah. The water never do change, never be finished, and never change color. A, czyli tam jest wlot świeżej wody, tak? I trzeba przejść przez wszystkie fontanny od początku do końca. I dopiero wtedy można się w tych dwóch, przy których nikogo nie ma, wtedy opłukać. No, proces skomplikowany i czasochłonny, nie? No, ale widać, że tu sami, no, 70% ludzi to są biali. Nie, no, nie wchodzimy. 60%. To idziemy dalej. No fajnie to jest, nie? Wszystko ma ten swój klimat, tylko że do końca, wiesz, tylko że chodzi o to, że do końca ja nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Yeah. It's more real. This is not the same like you see on the street. Our president office there. No właśnie wszystko wygląda fajnie, nie? Tylko żeby człowiek wiedział dokładnie. No, masz troszkę roztegowane. No. Ale to nie. Nie. No trochę czekaj. Czymś. A dobra, nieważne. Co, brudne czy dobre? Nie, troszkę po ten. Mówię, że jakby człowiek wiedział, o co chodzi w tym wszystkim. Trochę poczytał, to tak. Nie? The temple is Tirte Empul. Ja, Tirte Empul temple. But the place is, the name is Tampak Siring. When the big, because the just last month they have the big ceremony. Już Giery odprawia modły. Stół ofiarny. Składają to każdego poranka na drodze. Droga jest pełna właśnie takich tacek. Tutaj się odprawia coś. No właśnie, nie lubię jak oglądam coś, w czym nie wiem o co chodzi. Nie? No i właśnie to jest jedna z tych rzeczy. Fajnie to wygląda, ale o co w tym chodzi? I następna część świątyni. Jak widać, każdy ma tu wstęp, nawet zwierzęta. And
the last empty again. Because when you pass, when you born, you empty, right? Jak mówi nasz kierownik, obrzędki dzisiaj mają związek z pełnią księżyca, gdzie składają ofiary. W środku jeziorko. Ołtarz. Oczywiście ludzie składają ofiary z jedzenia, z picia. Świątynia miała zostać zbudowana według tego, co mówi nasz kierownik w 945. Co on tu ma? If you see this, the tree, wherever you with the shrine is like black or white, yeah, you cannot disturbing. That's the main holy. Aha. Nobody does it disturbing. It's holy tree. Yeah, the holy tree. That's the symbol. Wszędzie pełno darów. Fajnie jest zobaczyć tą kulturę, ale I like it. I like it. Promocję dalej. Tu widać dobrze. Tu widać dobrze. Widzisz? Dary? Widzisz? Ale stąd widać chyba najlepiej. Jakaś ceremonia, tak? Holmund? Cała procesja. No można powiedzieć, że ten, jak to się mówi. U nas kiedy są te największe procesje? Procesja. Boże ciało. No to trafiliśmy całkiem dobrze, nie? No. Tu się coś dzieje. Fajnie, fajny fotos Nawet młodzi biorą udział, poprzebierani. No, powoli kończymy nasze zwiedzanie. No to było chyba najciekawsze miejsce dzisiaj.
O, dobre zdjęcie. Nie? Teraz jest jeszcze więcej ludzi podczas obrządków. Jedzą czekoladę, nie? Patrz. Nie? No to kończymy. A tu jest jeszcze fajne, nie? Tylko, że nie ma wody. No water. No wszędzie sakralne budynki. Porównać w ogóle podejście ich do religijności, do tego, co się dzieje u nas. No to u nas jest, można powiedzieć, pełna laicyzacja. Ludzie mają po prostu gdzieś religię, nie? Wszędzie dalej, no. Odpust, kurde. Widzisz? Można to podciągnąć pod nasze święta, nie? Sprzedają jedzenie, jak to jest durian, nie? Ten śmierdzący owoc. Który to? No. Czaste? No. Zaraz się spytamy Gieroja. This fruit, it's durian? Yeah. Widzisz? Stinky fruit. Stinky fruit, yeah. Yeah, that's a salak. Let me show you today. Stinky fruit, yeah. not for us. This one is salak, you know. This one, they like the skin like a snack. Yeah. A snack fruit. Mm-hmm. Można powiedzieć, że jak odpust, nie? Pielgrzymka, dary. Thank you. Thank you. We have problem with stomach. We have problem with stomach. Thank you. Good banana. I have problem with stomach. Hey, man. Sorry, man. My driver has just left me. Mm-hmm. Here. Are you going back into Ubud? Or are you... We are going to... Nusa Dua. To main city. Jak się to zwa? No worries. Sorry, yeah. No, that's cool. No, chciała pieniądze dać. No wiem. So... Right. Czy kierowca go zostawił? Pewnie nie zapłacił, nie? Albo zapłacił. Właśnie o to chyba chodzi, że zapłacił. Te torebki mi się podobają. Co? Te torebki. Będzie wisieć koło tej z Afryki? To ostatni punkt programu, jednak zaglądniemy na wodospad. Co? Magnesy są? W końcu magnesy, tak? No zobaczymy, co to za wodospad. W kształcie serca, nie? No i wodospad jest tu. No, bardzo fajnie wygląda, nie? Fajnie było się przejść tą kładką, ale znając życie, tam też jest płatne. We have to pay extra for bridge. Oh yeah, different from here, not another one. No to wracamy. Woda spadnie, jak woda spadnie. Właśnie wróciliśmy z powrotem z wyjazdu. Z powrotem. O, dotarliśmy też do swojego pokoiku. Teraz trochę basenu. O, nie jest taka ciepła woda jak wczoraj. Wyjazd jak najbardziej udany. Jak najbardziej udany.
jutro rano zbieramy się w kolejny. A co do wniosków, jakie nam się nasuwają po tym wyjeździe, po całodziennej wycieczce, to, że w życiu Balijczyków bardzo dużą rolę ciągle odgrywa religia i wiele rzeczy jest jej podporządkowane. Nie to co u nas, pełen laicyzm, każdy robi co chce. Czy to dobrze, czy to źle, nie mi oceniać, każdy żyje jak chce. Idziemy jeszcze coś zjeść i może trochę basenu i na tym skończy się nasz dzisiejszy dzień. Także fajnie było jutro od początku. A i mieliśmy szczęście, bo to dzisiaj się wszystko się tam odbywało w okolicy. Procesje, składania darów, miało to było to związane z pełnią księżyca i oni w ten sposób oddają hołd swoim bogom, czy Buddzie w sumie, tak? Buddzie. A my spędzamy czas tak, pełnia księżyca. Basenik. Czy coś trzeba nagrać? To co? Tu jeszcze budowa trwa. No to idziemy jeszcze na burgera, nie? Opierdzielić burgera w garbudzie. No to zobaczymy. Do balijskiego KFC, tak? Przejście przez ulicę. Może się uda. Okay. Przejście przez ulicę się teraz uda. Nawet poszło. Uważaj na kable. To jest mistrzostwo świata, kable leżą na ulicy. No co jest? Widać, że nie jest hodowany na burgerach, bo był trochę grubszy. Kupiliśmy 4 burgery i 2 paczki nuggetsów za 6 dolarów. No już jestem ciekaw, czy się tym najemy, ale zanosi się, że tak. Oczywiście Paragon, wszystko oficjalnie, knajpa. Główny środek transportu. Dzisiaj jest mniej ruchliwie. Jesteśmy znowu drugi czy trzeci raz w ACK. Coś jak KFC, tylko lokalne. Ale żarcie całkiem. No i cała paka jedzenia, zobaczymy co to jest warte, nie? Ale ładnie pachnie. Ładnie pachnie, no. Pachnie kurczakiem, kurde. No czym ma pachnieć? Nie ma jak to na Bali. Do burgera dostajesz worek koksu. Nie, no to majonez.